Już po raz piąty w Ciechocinie rozbrzmiewać będzie muzyka ludowa, której towarzyszyć będą tańce ludowe, rzemiosło i twórczość ludzi wsi. A to wszystko podczas Święta Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które 12 czerwca organizuje gmina Ciechocin. Ideą tego święta, które zostało powołane do życia w 2012 roku, było stworzenie możliwości wszystkim twórcom ludowym, żeby mogli zaprezentować swoje dzieło pracy rąk i serc, a jednocześnie wszystkim mieszkańcom naszego województwa dać możliwość kontaktu z kulturą ludową. W tym roku będzie można spotkać wystawców nie tylko z naszego województwa, ale także z regionu wielkopolskiego, pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego czy małopolskiego. Jak mówią organizatorzy Święta Wsi, lista wystawców nie jest jeszcze zamknięta. Jest już ich obecnie zgłoszonych około 150, ale cały czas, mimo tak dużej ilości wystawców, zachęcamy jeszcze osoby interesujące się rękodziełem, uprawiające rękodzieło do zgłaszania się. Cały czas przyjmujemy jeszcze zgłoszenia. Jarmark towarzyszący Świętu Wsi to przede wszystkim rękodzieło, przetwory regionalne, reprezentowane i sprzedawane na straganach, ale także obyczajowość i kulturowość mieszkańców wsi. Tańce i kolorowe stroje to wszystko, by zaprezentować wspólne dziedzictwo wielokulturowego województwa, gdzie wcześniej obok Polaków mieszkali na tych terenach ewangelicy, prawosławni i pojawiali się nawet Romowie. To wszystko miało wpływ na barwność kultury tego regionu. I to wszystko właśnie będzie można zobaczyć oraz dotknąć w jednym miejscu w Ciechocinie. W tym roku zaprosimy Państwa do podróży w czasie. Przeniesiemy się do 20-lecia międzywojennego. Będą mogli Państwo poznać pracę, zwyczaje, obyczaje ludzi mieszkających na wsi przed II wojną światową. Zobaczą Państwo pokazy maszyn rolniczych, cały park maszyn rolniczych, które będą uruchamiane. Będą mogli Państwo poznać, jak dawniej, przed wojną, wyglądała praca na wsi. Jak wyglądała praca na wsi dawniej, będzie można samemu spróbować, biorąc udział w interaktywnych warsztatach ginących zawodów, które tworzyły dawny klimat i krajobraz polskiej wsi, takich jak zawód młynarza, powroźnika, wikliniarza czy bednarza. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci. Dzieci również będą mogły wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, podczas których będą przygotowywały własne stroje ludowe. Nowością również będą warsztaty tańca przeprowadzone przez profesjonalnych tancerzy zespołu pieśni i tańca Młody Toruń, podczas którego będą mogli nauczyć się podstawowych kroków naszych polskich tańców ludowych. Świetne stoiska, piękne rękodzieło, które nie tylko trzeba kupić, ale również podziwiać. Talent tych ludzi, którzy chcą i tworzą takie piękne rzeczy. Mają świetne pomysły na nalewki, na miody, na mieszanki ziołowe. Tak podczas ubiegłorocznego Święta Wsi w Ciechocinie mówili o nim uczestnicy jarmarku. Te słowa uznania są najlepszą zachętą dla organizatora tak ciekawego, artystycznego i kulturowego wydarzenia, by je kontynuować w tym roku. Szanowni Państwo, mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i powiatu golubsko-dobrzyńskiego, zapraszam Was wszystkich na wielkie święto kultury ludowej do Ciechocina. Drodzy sąsiedzi, nie może tego dnia Was u nas zabraknąć. Święto Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w niedzielę 12 czerwca w Ciechocinie. Początek godzina 11. Świętowanie tego dnia zakończy koncert zespołu Bratanki. Zapraszamy.